Kącik dobrego wychowania. Dziś na życzenie słuchaczów porozmawiamy o trudnej sytuacji, kiedy córka przychodzi zawiadomić rodziców, że będą dziadkami. Tu zarówno ze strony córki, jak i rodziców wymagana jest kultura w najwyższym stopniu. A z czego czerpiemy kulturę? Ze sztuki, proszę państwa. Dlatego, kiedy chcemy zadać podstawowe w tej sytuacji pytanie, a mianowicie kto jest ojcem, z pomocą mogą nam przyjść słowa popularnej operetki. Kim jest ten młody człowiek? Na to córka odpowiada. To dobry mój znajomy. I to już cieszy, że ojcem dziecka córki będzie osoba bliżej jej znana. Nigdy zaś nie pytamy, jak do tego doszło, ponieważ odpowiedź siłą rzeczy będzie musiała zawierać takie określenia, które dobrze wychowanej panience w ogóle nie powinny przez usta przechodzić. Przepraszam. Natomiast bardzo kulturalnie jest zapytać się, czy było im wygodnie, czy nie ciągnęło od trawnika, co mogłoby wpłynąć negatywnie na zdrowie przyszłej matki. Niezręczne jest również wypytywanie, kim jest ze społecznego punktu widzenia ten, narzeczony to może za szybko powiedziane, ale partner. Ponieważ są to zazwyczaj ludzie młodzi, często właśnie zdobywający zawód, prawidłowo zadane pytanie powinno brzmieć, kim będzie ten człowiek. Odpowiedź na to pytanie może brzmieć, że inżynierem, może szachistą. To wszystko być może, natomiast ponad wszelką wątpliwość będzie ojcem, co już wiemy i bez tego zadawania zbędnego pytania. A teraz, jak zwykle, pora na listy. Pisze do nas podeszła z Pasieczna. Jestem najstarszą obywatelką w województwie i mieszkam wraz z matką w Pasiecznie. Kilka dni temu byli u nas dziennikarze po wywiad. Redaktor, witając się ze mną, nie przywitał się wcześniej z mamą, która jest starsza, a przywitał się z nią grubo później, kiedy była jeszcze starszą niż wtedy, kiedy się ze mną witał, to znaczy uprzednio. Na dodatek do mamy mówił per wy, chociaż jest jedna, a do mnie per ty, chociaż jesteśmy we dwie z siostrą, starszą. Jakby tego było mało, to ubliżył też memu bratu starszemu, któren akurat wychodził na robotę i uprzedził go w drzwiach, przy czym dla jasności sytuacji. Brat wchodził z lewej, a dziennikarz wychodził z prawej swojej, czyli z lewej brata. Po ich wyjściu zastanawialiśmy się, kto tu popełnił błąd. Sytuacja jest jasna. Błąd popełniła pani. Nie mówi się na robotę, tylko za robotą. Jest to popularny kiks językowy. Dziękujemy za keks. Do usłyszenia.